Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w przyszłym roku skończą się problemy z zalewaniem drogi pod wiaduktem w rejonie sklepów Agata i Ikea na S86 w Katowicach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostra dogłosiła przetarg na modernizację systemu odwodnienia wód deszczowych w tym miejscu. Paweł Jędrusik. To standardowy widok na drodze ekspresowej S86 w pobliżu katowickiej Ikei i sklepu Agata przy większych opadach deszczu. Kierowcy się denerwują, bo nie mogą przejechać, ale wkrótce problem ma zniknąć. W ogłoszonym przez GDDKIA przetargu wpłynęło sześć ofert, choć najtańsza przekracza założony budżet, to dokumenty są dopiero analizowane. Wybrany wykonawca będzie musiał m.in. zbudować przepompownie wód deszczowych oraz podziemny zbiornik retencyjny. Zmodernizowany ma być też odcinek sieci realizacji deszczowej w Sosnowcu. Chcemy y, przebudować dwie przepompownie y, łącznie z y, układem y, odwodnienia. Y, drugie miejsce to jest y, odcinek y, prawie półtora kilometrowy w Sosnowcu. Tam również układ odwodnienia z y, y, infrastrukturą y, pompową. Tam ta infrastruktura pochodzi z lat 70. ubiegłego wieku i y, 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 no ich, jej naprawy są już praktycznie niemożliwe z uwagi na brak dostępności e, części. Jeśli GDDKIA uda się rozstrzygnąć postępowanie przetargowe w tym roku, modernizacje zostałyby przeprowadzone w 2024 roku. Prace na S86 w Katowicach mają potrwać 9 miesięcy, a w Sosnowcu rok.